Dzień dobry. W ramach projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku mogę zaprosić Was do spotkania dzisiaj z niezwykłą osobą, z prawdziwą syreną, nie taką bajkową, o której czasami możemy słyszeć albo czytać, albo oglądać ją w filmach, tylko taką najprawdziwszą gdańską syreną, bałtycką syreną, która znana była na całym świecie. Konstancja Czirenberg, bo to o niej mowa, uważana za najpiękniejszą kobietę Gdańska i nie tylko. Jej uroda i jej talenty rozliczne, o których będę dzisiaj mówić, opisywane były przez wielu takich kronikarzy, ludzi, którzy pisali wspomnienia i których wspomnienia zachowały się do dzisiaj. I możemy w nich czytać, że to właśnie Konstancja Czirenberg zachwycała wszystkich. I to właśnie z nią spotkamy się dzisiaj. Mam nadzieję, że zachwycicie się bałtycką syreną, tak samo jak ówcześni jej gdańszczanie i cały świat. Na targu rybnym w Gdańsku spotykały się pomocnice kucharek, panny służebne i okoliczne przekupki. Każda z nich niecierpliwie czekała na tę chwilę w ciągu dnia, kiedy mogła pozostałym przekazać nowiny z domu, w którym służy. Pan zupełnie zwariował! Ekscytowała się Klara, służąca Czirenbergów. Od kiedy urodziła się mała Konstancja, świata poza nią nie widzi. Kupuje jej wszystko. Najładniejsze sukienki, zabawki, klejnoty. Mała traktowana jest jak królewna. Każdy jej usługuje i spełnia nawet najbardziej błahe życzenia. O, to dziecko niechybnie zepsują, pokiwała głową przekupka, zawijając w papier suszone śledzie. Nic jej nie będzie. Ale trzeba też przyznać, ciągnęła Klara, że ta dziewczynka to istne cudo. Śliczna, miła, grzeczna. Włosy ma jak jedwab, a oczy zielone i błyszczące jak szmaragdy, moi pani. Kiedy spojrzy na człowieka, to aż dreszcze przechodzą. A jak coś powie, to dech zapiera. Głos ma anielski. Nie sposób jej nie kochać. A słyszałyście, co to ostatnio opowiadali marynarze? Wtrąciła się handlarka ćwiartująca mięso. Podobno widzieli prawdziwe syreny. Takie, co to swoim śpiewem zwabiają żeglarze i potem Bóg wie, co z nimi wyczyniają. Jeden taki przysięgał się, że spojrzał syrenie w oczy. Wyglądała zupełnie jak ta mała Czirenbergów. Miała zielone oczy, długie włosy i słodki głos. A może to czary? Jedna z przekupek wytarła ręce śliskie od ryb w papier i pobożnie się przeżegnała. Słyszałam, że niekiedy syreny podrzucają ludziom dzieci, które urodziły ze związków z marynarzami. Takie dzieci to ani nie umieją żyć w morzu, ani na lądzie i przynoszą innym nieszczęście. Może być, pokiwała głową handlarka ćwiartująca mięso. Ani chybi ta Konstancja to dziecko syreny. Co wy opowiadacie? Oburzyła się Klara. Przecież pani chodziła w ciąży i urodziła dziewczynkę. Byłaś przy porodzie? Przekupka, która trzymała w ręku suszonego śledzia, wycelowała w Klarę jego ogon. Nie, wyszeptała zbita z tropu służąca. A widzisz, a mówiłaś, że pani miała bóle 2 miesiące wcześniej. Lekarz przyjechał i zioła jakieś dawał. Kto wie, co się tak naprawdę wydarzyło? I czyim dzieckiem jest Konstancja? A wszystko przez to, że w dawnych czasach dziewczęta miały zajmować się tym, co powinny, czyli haftowaniem, modlitwami, umiejętnością ładnego uczesania włosów, doborem odpowiednich sukienek i ubrań, prowadzeniem domu, powinny były bawić się lalkami, powinny były bawić się małymi naczyniami kuchennymi, powinny były
uczyć się wszystkiego tego w zabawie i potem w dalszych latach swojego życia, czego będą potrzebowały w momencie, kiedy staną się prawdziwymi kobietami. Czyli wszystkiego tego, co każda prawdziwa kobieta powinna robić. Prowadzić dom, być damą, umieć się ubrać, umieć się zachować, znać etykietę. Tymczasem Konstancja od początku była inna, była niezwykła. Ona wolała, nie tylko, że miała tą urodę, która zadziwiała wszystkich, ale wolała czytać książki od uczenia się haftowania. Wolała dowiadywać się różnych rzeczy, na przykład dlaczego, ciągle pytała dlaczego, dlaczego, dlaczego tak, a dlaczego tak, bo wszystko ją interesowało, a wcale nie chciała na przykład uczyć się na pamięć modlitw, które powinna była znać. I to wszystko powodowało, że była jakimś takim niezwykłym zjawiskiem, kimś, który wychodził poza ramy i tego, co było dozwolone w rodzinie, cała rodzina była oburzona jej zachowaniami, ale też tego, co było w tamtych czasach dozwolone dla kobiet. Ona była inna i dlatego posądzano ją o jakieś czary, o to, że może jest syreną. Nie pasowała do standardu takiego, jaki wtedy panował, jaki wtedy był uwzględniany wobec typowej kobiety. Ona do takiego standardu nie pasowała. Ona się nigdy nie nudzi. Jan spoglądał z miłością na córkę, która całymi dniami była zajęta. Od rana ćwiczyła grę na organach i klawikordzie pod okiem zachwyconego nią bez reszty nauczyciela muzyki. Potem miała lekcję śpiewu, następnie rysunku i malarstwa. Fascynowało ją malarstwo włoskie, a zwłaszcza martwe natury. Malowała więc dużo, a jej ulubionymi kolorami był żółty i czerwony. Któregoś dnia Jan Czirenberg zabrał swoją córeczkę Konstancję do ratusza. Chcę, żebyś zobaczyła obrazy Hansa Wredemana de Vriesa, powiedział. Mam wrażenie, że ci się spodobają. Poza tym dobrze, żebyś wiedziała, gdzie pracuje twój ojciec i czym się zajmuje. Ratusz znajdował się w centralnym punkcie głównego miasta i był siedzibą władz miejskich. Już w sieni witał wchodzących pierwszy obraz Hansa Wredemana, przedstawiający zgodę. Kolejne obrazy: sprawiedliwość, mądrość, pobożność, wolność i stałość wisiały na ścianach w sali czerwonej. W centrum znajdował się sąd ostateczny. Widzisz, córko, powiedział Jan do Konstancji, która z otwartymi ustami oglądała obrazy. Sprawowanie władzy to nie jest wcale łatwa rzecz. Burmistrz miasta musi być przede wszystkim sprawiedliwy, wskazał na obraz. A sprawiedliwość wiąże się z mądrością, stałością i pobożnością. Dla każdego człowieka ważna jest wolność, ale bez zgody niczego nie da się osiągnąć. Te wszystkie obrazy mają nam, sprawującym w tym mieście władzę, przypominać o tym, co najważniejsze. A ten obraz wskazał na sąd ostateczny. Każdego dnia ma nam opowiadać, do czego dążymy i jak wygląda najwyższa sprawiedliwość. Konstancja była zafascynowana ratuszem, obrazami i tym, co mówił jej ojciec. Podobało jej się to, że traktował ją poważnie, niemal jak dorosłą i pozwolił jej wejść do miejsca, w którym spotykali się tylko mężczyźni, bo kobietom nie wolno było sprawować władzy. A właściwie, dlaczego, tato? Spytała, kiedy wracali już do domu. Czy kobiety nie potrafią być sprawiedliwe, mądre, pobożne i stałe? Nie umieją dążyć do wolności i zgody? Nie mają takiego rozumu, który pozwoliłby im podejmować ważne decyzje? Jan milczał. Pytania córki zbiły go z tropu. Spoglądał na jej jasną główkę, piękne zielone oczy, wdzięczną postać. I myślał, że Konstancja naprawdę nie jest zwykłą dziewczyną. Tylko co to właściwie oznacza?
właśnie, co oznacza bycie niezwykłym? Czy bycie niezwykłym oznacza zawsze szczęście, zawsze coś dobrego, coś miłego, coś takiego, co przynosi nam samo dobro i same przyjemności? Otóż niestety nie. Bycie niezwykłym często wiąże się z różnymi problemami. Dlatego, że najczęściej niezwykli ludzie nie są zrozumiani przez najbliższych czasem przez tych dalszych, przez środowisko, przez społeczność, przez otaczających ludzi. I trochę tak było w przypadku Konstancji, chociaż miała ona ogromne szczęście, ogromne, bo jej ojciec, właśnie burmistrz Jan Czirenberg, był otwarty na to, że Konstancja fascynuje się sprawami, które może nie były typowymi kwestiami w życiu kobiet. Pozwalał jej na to, rozwijał te jej różne zdolności, umiejętności. Zatrudnił nawet specjalnego nauczyciela, którego wcześniej dokładnie przepytał, czy nadaje się na nauczyciela domowego dla takiej osoby jak Konstancja. I umożliwiał jej różne rzeczy, które ją interesowało, że mogła obcować i z malarstwem, i z muzyką, i z literaturą, kupował jej książki, więc miała rzeczywiście ogromne wsparcie w ojcu. Potem, kiedy już była dorosłą kobietą, oczywiście był czas za mąż pójścia, a za mąż pójściem w tamtych czasach w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku było zupełnie inaczej niż dzisiaj. Najczęściej rodzice wybierali dziewczynie męża. Najczęściej dziewczyna nie miała szansy się w nim zakochać, bo nie zawsze go w ogóle znała przed ślubem. Często małżeństwa były aranżowane i była to decyzja przemyślana, jakaś taka decyzja, taka kombinacja, która sprawiała, że właśnie rodzice, chcąc jak najlepiej dla swojej córki, wybierali odpowiedniego kandydata. Podobnie oczywiście było w przypadku Konstancji Czirenberg. Posłuchajmy. Młodzieniec? A kto powiedział, że dla Konstancji najlepszy będzie młodzieniec? Wykrzyknęła pani Czirenberg. Sam wiesz, mężu, że najlepsze małżeństwa to te, w których mąż jest znacznie starszy od swojej żony. Mężczyzna w latach jest już ustatkowany, ma ustaloną pozycję, majątek i może zapewnić kobiecie życie na odpowiednim poziomie. Takiego szukam dla naszej Konstancji. Masz rację, moja droga, odparł Jan. Ale czy ona zechce takiego? A kto będzie ją o to pytał? Obruszyła się pani Anna. Przez wszystkie lata ulegałeś jej zachciankom. Czas wreszcie zrobić coś dla jej dobra. Odpowiedni kandydat już jest. Trzeba tylko wbić go Konstancji do głowy. Do głowy? Może lepiej do serca. Kogo masz na myśli? Zygmunta Kirchensteina. Jest naszym sąsiadem, znamy go od lat. Wiemy, jaką ma pozycję i majątek. Co? Jan Czirenberg zerwał się z fotela. To dwukrotny wdowiec z pięciorgiem dzieci. 20 lat starsze od naszej Konstancji. Tego chcesz dla córki? A co to przeszkadza? Wzruszyła ramionami Anna. Przynajmniej jest już doświadczony w małżeństwie i dzieciach. Wie, jak się obchodzić z kobietą i ile kosztuje utrzymanie rodziny. A jego dzieci są już prawie dorosłe. Niedługo założą własne rodziny. Jan chodził nerwowo po pokoju. Zygmunt jest bogaty, to prawda, mruczał do siebie. O dzieci i żonę dbał, trzeba przyznać, ale ma nienaganne maniery i dystyngowany wygląd, przerwała mu Anna. Lepszego męża dla Konstancji nie znajdziesz. Zwłaszcza, że przez to twoje folgowanie jej zachciankom ona więcej zna się na książkach niż na prowadzeniu domu. A jaki mężczyzna zechce taką żonę? O, moja droga. Teraz już przesadziłaś, zdenerwował się Jan. Nie ma lepszej, piękniejszej, zdolniejszej, mądrzejszej, wspanialszej panny w całym Gdańsku. I cóż z tego? Sam wiesz, że życie nie na tym polega? Wbiłeś jej do głowy, że może się uczyć, znać języki, muzykę, filozofię, malarstwo. A jak przyjdą dzieci, mąż i całe domowe zamieszanie, to na co się to przyda? Czirenberg machnął ręką. Baby i tak nie przegadasz. Rób jak chcesz, powiedział i wyszedł z pokoju.
Konstancja wyszła za mąż, za Zygmunta Kirchensteina. Wydawało się, że właściwie nie będzie to udane małżeństwo. Ale okazało się inaczej. Posłuchajmy. Co mnie czeka po ślubie? Myślała gorączkowo Konstancja. Niebo czy piekło? Witaj w domu, Konstancjo, powiedział Zygmunt, przenosząc żonę przez próg. Tak rozpoczęło się nowe życie pani Zygmuntowej Kirchenstein, która musiała poznać zwyczaje domu męża, nauczyć się zarządzać służbą i pełnić rolę gospodyni. Kolejne tygodnie mijały szybko i pracowicie. Tyle było do zrobienia. Chociażby przyjmowanie na herbacie wszystkich sąsiadek, ciekawych, co tam słychać u młodego małżeństwa. Konstancjo, po raz pierwszy zobaczyłem cię, gdy śpiewałaś, powiedział pewnego dnia Zygmunt. Zrobiło na mnie to tak ogromne wrażenie, że gdyby anioł stąpił z nieba, nie byłbym bardziej zachwycony. Nie chciałbym, żebyś przez liczne obowiązki domowe zaniechała tego, co lubisz najbardziej. Obiecałem twemu ojcu, gdy prosiłem o zgodę na nasze małżeństwo, że nadal będziesz mogła śpiewać, czytać, malować i rozwijać wszystkie swoje zdolności. Czas, abyś znowu gdzieś wystąpiła. Zdziwiona Konstancja uśmiechnęła się do męża. A więc jednak po ślubie jest niebo, pomyślała. Jeżeli lubicie baśnie o syrenach, jeżeli czytaliście jakieś lub oglądaliście może filmy, które dotyczyły tych baśniowych postaci, to wiecie, że problem z syrenami jest taki, że one nie mogą być szczęśliwe. Nie mogą, ponieważ są rozdwojone. Nie są ani do końca kobietami, ani do końca tak naprawdę rybami. W związku z tym nie mogą ani żyć tak naprawdę w wodzie, i tam mieć swoje królestwo i być szczęśliwe. Ani nie mogą żyć spokojnie na ziemi, ponieważ też są rozdarte i nie mają warunków, żeby tutaj zaznać szczęścia na ziemi. Zatem życie syren zazwyczaj kończy się jednak nieszczęśliwie. Kończy się śmiercią, bo te niezwykłe istoty, no tak właśnie wygląda ich los. Podobnie było z Konstancją Czirenberg, która bardzo była szczęśliwa w małżeństwie z Zygmuntem. Urodziła dwie córeczki, Konstancję i Annę. Wydawało się, że świat jest dla niej, stoi otworem, jest cudowny, mogła realizować dalej swoje pasje, mogła rozwijać swoje zdolności. Mąż był dla niej bardzo dobry, wciąż nią zachwycony. I na początku wydawało się, że lepiej być nie może, że właśnie otwarło się przed nią to niebo, że trafiła na kogoś, kto docenił ją taką i kto podziwiał ją właśnie taką, jaką była. Niestety zaczęły się kłopoty. Najpierw bardzo zachorowała jedna córeczka. Potem zmarła. Nie było lekarstwa na tą chorobę. Potem zachorował mąż. Niestety też umarł. Potem wybuchła epidemia dżumy, w której wyniku zmarła druga córeczka Konstancji. Konstancja została sama. Umierała w całkowitej samotności, doglądana tylko przez służącą. I pozostały jej tylko wspomnienia. Wspomnienia o tym pięknym życiu, które wiodła jako dziewczynka, dziewczyna, potem żona. Ale niestety była na koniec zupełnie sama. Taka jest historia naszej niezwykłej gdańskiej, bałtyckiej syreny. Konstancji Czirenberg, którą warto poznać, z którą warto się zaprzyjaźnić i którą naprawdę warto podziwiać. Była niezwykłą osobą. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.